Trener MKS Kangur Nały Blisko było finału, ale trochę zabrakło. Są takie dwa przysłowia. Bez pracy nie ma kołaczy, a drugie bez przyjęcia nie ma zajęcia. My dzisiaj dokładnie to pokazaliśmy. No, nie ma się co tłumaczyć. Tak? Przeciwnik był lepszy, natomiast ostatnie tygodnie spędziliśmy generalnie za szybką komputera nasz zespół to jest klasa sportowa i w sytuacji, kiedy są lockdowny, kwarantanny itd., to możemy spotykać się tylko i wyłącznie za pomocą właśnie komputera i gdzieś tam na urwanych zajęciach popołudniowych, które się gdzieś tam uda wcisnąć do wszystko. To jest za mało na to, żeby grać na wystarczającym poziomie, żeby się dostać do finału, no niestety. A jakie były cele przed sezonem? Celem był właśnie finał, czy liczyliście się z tym, że to może się zakończyć na półfinałach? Pamiętam jak dokładnie rok temu rozmawialiśmy, byliśmy pełni nadziei, oczywiście chcieliśmy zagrać w finale, natomiast no, rok temu myśleliśmy, że te sprawy pandemiczne skończą się o wiele prędzej. tak? Niestety nie skończyły się i wyszło jak wyszło. Czy ta grupa chłopaków będzie jeszcze miała szansę grać w przyszłym sezonie, czy część już przechodzi do starszego rocznika? Ta grupa chłopaków u nas już nie będzie miała szans grać. Łatwimy im kontrakty w innych klubach, tak? Jeżeli ktoś będzie zainteresowany kontynuowaniem kariery, to będzie miał taką możliwość, natomiast my kończymy na młodziku. Czy to jest. Bo chłopaków było bodaj dzisiaj 9 czy 10, czy to jest cała grupa, czy jednak macie więcej? Nie no, w sumie jest z nas 15, z tym, że są to tutaj połączone dwa roczniki 7 i 8, czyli ten starszy i młodszy młodzika, dokładnie na pół. No, i tej mniejszej połowy nie było, tak? Dzisiaj można powiedzieć. Przyczyny, choroby, kwarantanny i tym podobne sprawy. Czyli rozumiem, że w przyszłym sezonie część młodzika tutaj zostanie dalej w rozgrywkach? I co zasilą ich chłopcy z siatkówki? Nie, nie, tak jak już mówiłem. Czy, y, grupa zostaje rozwiązana w naszym klubie. Y, zaczynamy szkolenie znowu od podstaw. Natomiast ci chłopcy, którzy będą chcieli kontynuować grę, to po prostu przejdą do innych zespołów. No to w takim razie no to chyba całkiem niezłe osiągnięcie. No jak na spokojnie pomyślimy, to chyba akurat tyle, na ile zasłużyliśmy ze swoim trenowaniem. No to czekamy na kolejne sukcesy i co? Widzimy się w rozgrywkach mini-środków w takim razie. No teraz poczekamy parę lat, aż znowu dojdziemy do, do strefy młodzika. Zaczniemy od mini. Może gdzieś na mini się spotkamy. Gratulacje dzisiaj. Bardzo dzielnej postawy. <gryzmy> bardzo dziękuję.